Nie wiemy niestety, jak zmieni się system płatności w najbliższym czasie, dlatego że ministerstwo milczy w tym temacie. Wiemy, że w listopadzie 2018 roku główny inspektor transportu drogowego przejmie ten system od dzisiaj prywatnego operatora, od firmy Kapsch, ale jakie wprowadzi udogodnienia dla kierowców, jest rzeczą nieznaną. Widać, że mamy taki ból głowy u inspektora, bo w tej chwili dopiero został ogłoszony szybki przetarg na znalezienie firmy, która dostarczy wiedzę techniczną, biznesową w zakresie tego systemu. No i dosyć takie rozbrajające jest uzasadnienie szybkiej ścieżki przetargowej. Cytuję, nie mamy kompetencji do prowadzenia tego systemu. Gdyby nie to, że przetarg był opóźniony z winy ministerstwa, to pewnie mielibyśmy albo kontynuację przez obecnego operatora tych płatności, albo wybór jakiegoś nowego operatora. Na pewno system się sprawdził, bo jak na 10 miliardów złotych, które on już przyniósł do Krajowego Funduszu Drogowego na budowę dróg, jego koszty, około 16% przez te wszystkie lata, czyli 1,6 miliarda, to nie są koszty wysokie, to są oczywiście też koszty płac, koszty rozszerzenia i zysk dla operatora, ale to pokazuje, że jest to jeden z najbardziej efektywnych systemów na świecie i jest to system bardzo szczelny. No, dobrze byłoby, żeby wrócić do 2014 roku, kiedy co prawda inny minister, pani minister Bieńkowska, zapowiedziała likwidację bramek, likwidację szlabanów, przejście na system elektroniczny. Od tego czasu niestety pomysł został zarzucony i mamy taką prowizorkę co roku, głównie na autostradzie A1, żeby politycy nie mieli zafundowanych zdjęć rodzin jadących na wakacje, tkwiących w korkach, zwłaszcza kiedy jest wysoka temperatura. No, dobrze byłoby powiedzieć, kiedy będzie system rozszerzany, w jaki sposób będzie rozszerzany, bo dzisiaj to jest rzeczywiście dla kierowców bardzo przyjemna sprawa. Jeżdżą po większości państwowych autostrad za darmo, ale nie stać nas na to, żeby te autostrady darmowymi pozostały. Nawet te kraje jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, które utrzymują za darmo większość swojej infrastruktury, niestety opłaciły to złym stanem technicznym dróg, dlatego w tej chwili kombinują, w jaki sposób pozyskać dodatkowe środki od kierowców.